Także witam was w kolejnym odcinku serii Polscy Gospodarze. W dzisiejszym odcinku jadę kultywatorować. I tak samo chyba Jarek przyjedzie nam tutaj pomóż. Tutaj już podczepiłem kultywator. I tak samo siałem. Trzy pola zasiałem, wam powiem. 60, ale nagrałem odcinek, ale no niestety się zbugował. No i z tego nic nie wyszło. No i będziemy ruszać, no nie? Chyba tutaj Jarek już do nas jedzie, tak? A Maciś kultywator siemnik, po co mu ten siemnik? Może sobie u mnie zostawi. Nie wiem, nie wiem. No, co tam? No, witam. Szufla. A ten, a siemnik ci będzie potrzebny? Do czego ci będzie siemnik potrzebny? Czy będziesz... Będzie... Czy będziesz pój... Chciał mi się odpinać. A, no to będzie chyba... Dobra. No to dobra. Bo tam trzeba zakultywatorować. Chyba, żeby odczepić we dwóch u ciebie. Nie no, jedź z tym. Jak będziesz później siał jeszcze coś? Nie. No to nie wiem, jak uważasz. Dobra, niech będzie. No dawaj, odczepimy. Albo... Albo później znowu będziemy mieć problemy z zaczepianiem. No właśnie, zaczekajcie. Ja tylko na chwilę zrobię takie cięcie. Już jesteśmy. No to co? Ruszamy. Daj, ja pierwszy, czy ty pierwszy? No ty jedź, bo ty tam jedzie to pora. Ile ty tam jedziesz? Bo ja tym furgotem jadę 42. To nie, to ja będę się blógł za to za bardzo. A ile ty jedziesz tym? No nie wiem, dużo, bo tu szybka skrzynia jest. Nie trochę nosi tym. Właśnie, musimy... najbliższy dnia zaprowadzić tam do tego mechanika takiego, który ten, wiesz co, zmienia napęd, bo ja muszę ten napęd do przodu też naprzód założyć. Tam masz kontakty z tymi mechanikami. No mam, mam, bo... Bo będzie trzeba zawieźć. Bo muszę nim napęd, bo go z kultywatorem trochę podnosi i z wałami. A gdzie tutaj to jest? No zaraz po lewo tam będzie takie pole. Czy robimy tak? Ty będziesz robił te, a ja będę robił tamte drugie. Ale tutaj jest. Na to na dwa dawaj. Tutaj jest. No dawaj, zaczynam już. Od tamtej strony zaczynamy, gdzie ty? Nie wiem, zacznij od... Dobra, zacznij. Bo tego, to będzie dopiero na wiosnę tutaj siane. Ale teraz już kultywatoruję. Tutaj obornik gdzieśmy dawali. Bo tam strasznie takie dziwne, to jest poorane strasznie dziwne. Nie opuściłeś? Nie opuściłem. To może coś odwiedziało chyba. O. Jakaś łąka. O, ja wiem czemu. No, co tam się stało? Wajchę nie to, to trzeba, bo dopiero ten ciągnik mam mało. Jeszcze się nie obeznałem tak chyba. A no widzisz. Aż tym ursem to już nawet dobrze idzie nim. Na razie się już z nim zapoznałem, no. Masz go dłużej, bo ja dopiero przedwczoraj to. Dopiero tylko nim siałem. Wszystko posiane? A czy nie, na wiosnę będę siał. Bo ja to dopiero ten. No. Ja to dopiero tak. Zasiałem dwa pola pszenicy, rzepak i ten. No. Rzepak i chyba tyle, no. Tak, no ale właśnie te trzy. I tutaj tak, tu mam raz, jeszcze muszę tak ze, tam jeszcze muszę dać ze trzy pola zasiać. Ale dopiero to wiosną będzie siane. Tam za głęboko chyba wpuściłem ten. O, jest. Rapy. To strasznie takie nierówne te pole jest. Znaczy. Ale tak. Trochę tak. Ciężko jest nawet.
tym silnikiem jeszcze u góry. I tak dobija. No. Nie no, no, nie tak normalnie, no. To nie wiem, tylko tutaj tak to swoje pole tutaj naprzeciwko, bo tak dziwnie. No tak, no tam zaczęte jest. No i mówię ci, że 60 rychła. No a na tym polu tutaj. Na tym polu. Czekaj, trzeba zrobić tę miniaturę. Ale ustaw się tutaj do zdjęcia. Daj obieć tak z boku i zrobimy. Żeby było. Dawaj tutaj. Patrzmy, zobaczcie zestawy. Pod tym kątem. Gitara. Jedziemy. O, teraz mi będzie mieli o mi miejscu. Lepiej byś za mną jeździł, bo wtedy będzie lepiej, ja ci mówię. Ale no. Tak. Bo ja to wolniej jadę niż ty, tym kultywatorem. Mówi mi ten napęd tak ciągnie. Nie, nie, dlatego muszę założyć mu. Mamy te już to takie, no, nerwia. A już, no wszystkie, no jak pokultywaturuję, to zostawię sobie, no bo do czego mi będzie. Zaczynaj, dobra, już pierwszy zacznij. Za to do czego mi on już będzie potrzebny? Tyle to sobie zetora i 60. O zetora i 60. Kurde, dam. Będę sobie ten, no miel, no ten paszy to wszystko. No tak, bo na zimę ci już nie będzie potrzebny. No nie no. Na zimę, no to zetor do paszowozu pójdzie. Znaczy no, 60 do paszowozu, zetor i tyle. A zetor do tura do 1000. O ty w tym zetorze masz tura, tak? No mam tam. Zbierali belę, no nie. No tak, no tak. No to jest. Ja. Jest. Nie, bo tam mówiłeś, że mam zmieniać tego tura, to nie wiem. Nie, no miałem w planach, ale niech już będzie ten tur. W tym zatorze. Przyniesiełem już drugie odcinka z turem. I to już się wziąłem tak. No i tu już zrobię chyba na jeden. O! To się nie zrobiło. Nic tam, na wiosce ludzie się nie złościli o wycięcie. Czy ludzie się nie złościli? No, wiem tutaj. Wycinałem tam. Nie wiem, nawet nie wiem. Jeszcze do mnie nawet nie przyszedł. No to wiesz, nie wiem, kto to był las. Znaczy wiem, że to nie był Darek, bo Darek mówi, że tam nie jest jego. Darek mówi, że jest podzielony ten las. No jest podzielony. Jakiś tam ponoć... Jakiś tam... syn po jakiś tam królu. Nie znam tych, nie znam tutaj tych ludzi. Tutaj byś, tutaj po prawo siałem to pole. O kurde, jaka skarpa tutaj jest. No nie równy. Tutaj ciężko miałem 60. No właśnie. Bardzo ciężko. Takie do góry, do linii. No, to są ciężkie pola. Tutaj drzewa. Tutaj żeśmy obornik dawali. Trochę tam szło. No, dawaj, lecimy z tym. Właśnie widzowie, ja nie nagrałem wam odcinka. Z tego powodu, znaczy nagrywałem odcinek siewów, ale się po prostu zepsuł nam, no nie wiem. Dlatego no siewy dopiero wam nagram, jak będzie wiosna. Albo jeszcze coś może zasieję. Nie, no może wam jeszcze coś nagram z siewów. Pod górkę też mam ciężko. Zresztą nie wiadomo, ile ten International ma koni. Nie mówię ci, gościu. No czy nie, no właśnie nie popiszę na tych tablicach, że jest co wejść, to podobno. No mój to 82 chyba gdzieś o to. Tak, bo to 902 to 82 będzie miał. No jedź.
jakaś gromba. Wiedź zmieniałem w nim. To jakieś błoto jest, żebym się... nie zakopię się raczej. Nie ma o czym gadać. No, sucho jest. No tak. Wilgotno, bo przedwczoraj popadało trochę. Nawet. No trochę wilgoty. Popadało. Ale taka mrzawka była. Nawet nie było bardzo dużego deszczu. Momentami, no. Zaczynam. Kurde, jeden kopcił z tą turbiną. A to tak dymku nie puszcza, no mój to nie. Mój to tak nawet zdrowy ma ten silnik, no równiutko chodzi. Jak sam oleju patrzyłem, to nie brał tak mi. Tak, popajszałem sobie taki żółciutki oleje. Taki żółciutki mam powiem. Dobra, jest to, ja potem mi coś ucięło. No, a tobie bierze olej? Mi nie, powiem, że nawet że nie. U mnie jest ta turbina. Tak jak zawsze coś weźmie olej w turbinie. Dawaj przejedź. O. Pójdzie. Bo cię napęd ciągnie. No właśnie, u mnie napęd, a u ciebie, jakbyś tam wjechał. Ja no. Trochę też nawet zjechałem, bo się bałem, że się zakopę. No tam troszeczkę... Kto mnie wyciągnie? No właśnie, no tym ja cię... Przecież nie wiem, czy w ogóle tym dam radę, a poza tym Darka nie ma w kraju. No wiem, pojechał gdzieś do Belgii, czy gdzieś. Za granicę, czy tam nie wiem gdzie. Przecież wiesz, że tam musi zarobić, no nie? Bo on tam, wiesz, te sprzęty ma. Wierzasz? Wierzę, czy ja? Ja wierzę. Czekaj, tutaj muszę podnieść. O nie. Pini na mnie, bo to jest... Nie chcę wchodzić głębiej. Nie, to po krzywie. Kurde, tak. Mi coś się kopie. Czekaj, co tutaj zrobię? Czekaj, czekaj, zawetę takie. To błoto skurpić. Te zdjęcie zrobimy. Jest koło. Znaczy jest na tym. Dawaj. Jest koło siewnika na twoim kole przednim. Ale co? Sprawdź, czy jest koło dobrze, czy idzie, to cię pchnę. O, czekaj, no czekaj. Możesz dawać. Poczekaj. No tak trochę. O. Dawaj, tak do przodu. O! Pójdę. To czekaj, ja muszę tutaj pierwszy to przejadę. Zrób to było to, bo to mnie coś. Tam przejdziesz tym. Budziłem trochę. Muszę tę sekcję przełączyć. Zawsze w tym dolku było mokro, bo tutaj rzecz ta już płynie. Zawsze w tym dolku tutaj było bardzo mokro. Tylko że ja poszedł. Pójdziesz, bo coś takie było, to nie pójdzie. O, dobra. Ale popluł. Popluł jaki. Ale widziałeś ostatnio, jak się zajebali się tym przedtem? Widziałem. Jak z kościoła po piach, bo na wylewkę brali. Ja, zeczętem. No to ostatnio tak się tutaj zarąbali ponoć tym zeczętem, że... Tam koło stawu, no nie? No. Trochę tutaj mijaków się narobiło, to się poprawi. Wiedzerkiem brali piach do tego, do wylewki. Dobra, poszłem. Wiedzerkiem brali piach do wylewki. Taki starsi ludzie. No. Taki srebrny sejczętem z progami zardzewiałymi. Właśnie nie wiem co. Ja nie wiem właśnie co tym. Jak się tam zakopali, ponoć. Właśnie widziałem, wyszedłem sobie tak na drogę, no ale popatrzeć, ja tam kurde patrzę tam.
No właśnie. Ja to widziałem, jak z kościoła wracałem. Z Rowańca. No właśnie. No widzowie, to było na wszystko. Musieli dobrze iść tym sejczętem. Wiesz, on starsi ludzie, wiadomo, jak. Pamiętaj. Ciągnęli szturkę. Cały czas. Podobno, że te. Właśnie coś słyszałem tam od Marka, że pomagał tam, no i wiesz, ludzie to te. Nie mieli w ogóle. Mieli przedziurawione, wiesz, znaczy te, no tam. No nie mogli hamować, no. Nawet nie. Na resztę hamowali, tak to się wydarzyło. Ta tarcza zaistniała, że. No coś poradzi, no. Poszedł na ręczny, hamowali. Tak popruli pomoc. Pomocy brakło. No właśnie. Dobra, widzowie. To było na wszystko w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i co? No i cześć!